Witam, tu Darokar, oto recenzja skuterka RXL Eco. Jest to 50, bardzo fajny motorowerek. Jest oryginalny, zablokowany. To co mogę powiedzieć o tym skuterku, to to, że jest bardzo spory, jak na 50. Bardzo fajnie się nim jedzie. Już po przejechaniu nim 1500 km można powiedzieć, że żadnych awarii, żadnych problemów, nic nie stuka. Jedyne z czym mam przy nim problem, to zauważyłem, że chociaż wszystko jest plastika właściwie, to tutaj nawet widać, że często się ten plasticzek, ta gumeczka potrafi odczepiać, ale to taki nie jakiś wielki detal. Myślę, że kapka silikonu załatwiłaby sprawę odczepiania się. No i ogólnie można powiedzieć, że ten skuterek jest bardzo fajny. Siedzisko jest bardzo duże i bardzo wygodne. Jak na takiego małego skuterka dwie osoby spokojnie mogą jeździć. Trasy nim można powiedzieć, że robiło się naprawdę spore, więc jak na takiego małego pyrtka można nieźle sobie pojeździć, nawet na troszeczkę dłuższe trasy, tam do nawet do 30 km w jedną stronę, 20. Co prawda nie jest to za przyjemne na trasie, gdzie jest trochę większy ruch, na prostej, o ile jedzie, nawet rozpędzi się do 60 z haczykiem, 60 paru, to o tyle pod górkę potrafi nawet zwolnić do 20, co 20-30, co jest niestety bardzo uciążliwe. Mamy tutaj taki plasticzek na uchwyt, na przykład na kask, na torbę, żeby nam nie zwiało jej, nie zgubiliśmy. Tutaj mamy taki mały kubeczek. W sumie to tutaj praktycznie nic się nie mieści. Coś możemy włożyć, ale niewiele. Ja tu na razie nic nie trzymam, bo ani telefon, ani portfel jako tak niezbyt się mieści. Mamy tutaj bardzo fajnie rozróżnione kierunkowskazy prawy, lewy, co jest dosyć widoczne. Bardzo ciekawy jest ten telefonik. Świeci on na czerwono, jeśli ktoś do nas dzwoni. Bardzo ciekawy bajer. Podoba mi się, że tak powiem. Bagażnik mamy otwierany na zamek. Pojemność jego jest dosyć fajna. Tutaj mamy wlew na benzynę, po prostu odkręcamy i wyjmujemy i tyle. Przy tankowaniu trzeba uważać bardzo delikatnie, żeby sobie go tu nie polać, bo inaczej będzie niemiłe zapachy, także delikatnie nalewać, ostrożnie. Zamyka się na zaczep i tyle, że tak powiem. Zbiorniczek na benzynę jest bardzo malutki, jest schowany o tutaj, zaraz pod siedziskiem, nad oponą tylnią. Jak widać, jest bardzo niewielki, więc nie ma też tutaj ile benzyny się dużo mieścić. Stopki mamy, jak widać, jest boczna stopka. Jak dla mnie sprężyna jest ciutkę za mocna, na równi potrafi podczas pracy nawet drgnąć, ruszyć się, więc trzeba ostrożnie wstawiać. Tylnia stopka jest bardzo przyjemna. No motorek niestety ciutkę waży, także jak się stoi i chcę się go postawić na stopkę, zawsze radzę sobie chycić tutaj za siedzenie. Tu jest metalowa część, także nie powinno się nic stać. Przynajmniej mi się nie zdarzyło nigdy nic niezwykłego. Skuterek sobie oczywiście można odpalić. Jest też blokada. Przekręcamy kierownicę maksymalnie w lewo. Blokujemy. Kierownica się blokuje. Nie ma problemu. Odblokowujemy w ten sam sposób, zawsze na przekręconej kierownicy, ponieważ inaczej mamy problem tu z przekręceniem, zawsze na maksymalnie przekręconej w lewo. Następnie, co tutaj pokażę, jak odpalamy, przekręcamy, żaróweczka mrygła, znaczy, że wszystko jest w porządku, zegar benzyny ruszył. Jeszcze co mogę o nim powiedzieć, jeśli się go zatankuje na pełny, naprawdę długo, bardzo długo wskazówka wskazuje na pełny. Później bardzo szybko wskazówka spada. To już jest moment.
Po prostu pojeździ się parę razy i już jest spusty. Naciskamy, oczywiście nie tak reaguje, zawsze daje ciutkę gazu. Naciskamy sobie hamulec przedni i wtedy on sobie zawsze troszeczkę tak musi pochodzić. Rzadko go włączam na światła. W tym momencie jak sobie pochodzi, dopiero zaczyna fajnie pracować. Jak widać, praca jest bardzo przyjemna. Bardzo fajnie pracuje. Wydech też ma oczywiście odpowiednio spory, jak na 51 zaskakująco. Jak silnik, słychać, już popracował trochę lepiej. Przełączam go na światła. Obroty trochę zwalniają. On się wyreguluje. Światła mamy dwa. Dwie lampy oczywiście przy... Tu widać, jak świecą słabo. Przy większych obrotach, przy jeździe bardzo ładnie, bardzo pięknie świecą. No i ogólnie tak. Obrotomierz pracuje tak troszeczkę ospale, ale też nie ma problemu, że tak powiem. Teraz pokażę go jeszcze. O, teraz go postawiłem na stopkę. Także można fajnie popatrzeć, jak pracuje. Że pracuje bardzo przyjemnie. Nie miałem z nim dużych problemów, chociaż jeśli się nagrzeje na włączonych światłach, potrafi zgasnąć, jeśli puści się maksymalnie gaz. Lecz lekkie dodanie gazu już wyrównuje mu obroty. Nie wiem, może to zależy od regulacji, ale ogólnie nie ma żadnych problemów. I oto, proszę Państwa, Romet RXL Eco wersja 50.